Skłusza Redeko. www.redeko.pl. Sam zainteresowany do spekulacji dotyczących przejęcia przez niego kadry po Biglerze podchodzi bardzo spokojnie. To jest na pewno miłe. Na pewno to jest w środowisku. Jest parę osób, które tak myślą, ale też jest najważniejsza decyzja związku i ludzi, którzy są kompetentni i którzy będą podejmowali ważną decyzję. Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłosił konkurs na selekcjonera męskiej reprezentacji. W gronie następców Biglera najczęściej oprócz Przybeckiego wymienia się Tałanta Tuiszebajewa. Trener Śląska w przypadku przejęcia kadry nie zamierza robić rewolucji. Potencjał jest jeszcze cały czas duży, natomiast kilku zawodników będzie odchodziło w niedalekim czasie i najważniejszym pytaniem jest, co będzie na przyszłość. Jakie mamy zaplecze, jakie mamy możliwości. Ten turniej pokazał, że na razie nie mamy za wielu alternatyw na ławce i na pewno tych wielu młodych ludzi, którzy gra w polskiej lidze, czeka dużo pracy. Na Mistrzostwach Europy Śląsk miał jednego przedstawiciela skrzydłowego, Jakuba Łuczaka. Kuba na pewno pokazał się z dobrej strony, no więcej czasu do gry miał oczywiście Daszek, dlatego że on jest nominalnym pierwszym skrzydłowym, ale te momenty, które Kuba miał, myślę, że w dobry sposób wykorzystał. Musimy pamiętać o tym, że on jest po urazie i to wszystko troszeczkę dłużej u niego przebiega. Także myślę, że pozytywnie można ocenić jego występ na tym turnieju. Kadra to melodia dalszej przyszłości. Teraźniejszość jest taka, że Piotra Przybeckiego, Jakuba Łuczaka i pozostałych zawodników Śląska czeka teraz mecz Superligi z Gwardią Opole. Każdy mecz jest ważny w tej lidze, natomiast trzeba brać siły na zamiary, trzeba spojrzeć na to, jakim składem się wychodzi na mecz, jakie się ma możliwości, jakie mają możliwości inne zespoły. Walczyliśmy ostatnio w Lubinie, pomimo tego, że było nas tylko 9 i 1 bramkarz, także myślę, że dalej będziemy to robić, a z jakim skutkiem, z jakim wynikiem to zobaczymy w sobotę. W Śląsku od miesięcy dobrze nie jest, zespół jednak walczy na ile może. Nie poddajemy się, trenujemy, walczymy i zmagamy się z losem. Mecz z Gwardią Opole w sobotę o 18:00 w hali AWF-u przy Paderewskiego. Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl